Cześć, witam na kanale Format C w kolejnym odcinku kursu Excela po dłuższej wakacyjnej przerwie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób działa funkcja jeżeli. Dodajmy sobie teraz prostą tabelkę. W pierwszej kolumnie dodamy sobie wiek i tutaj kilka przykładowych osób sobie rozpiszemy. 2 lata, 5 lat, 18, 22. 31 i na przykład 4 lata. Druga kolumna będzie zawierała informacje o tym, czy mamy do czynienia z dorosłym czy z dzieckiem. I w jaki sposób w Excelu wypełnić sobie wartościami taką kolumnę. Moglibyśmy to zrobić ręcznie, ale nie o to chodzi, żeby sobie utrudniać pracę, tylko raczej chcemy, żeby tutaj wszystko działo się automatycznie. Idealna do tego będzie funkcja jeżeli. Wpisujemy sobie znak równości i wybieramy formułę jeżeli. I tutaj mamy trzy parametry. W pierwszym parametrze dajemy warunek logiczny, który chcemy sprawdzić, który nam powie, czy jakaś sytuacja jest prawdziwa, czy jest fałszywa. I w tym wypadku chcemy sobie sprawdzić, czy ta komórka jest większa lub równa 18. Jeżeli jest, to w kolejnym parametrze wpisujemy to, co chcemy zrobić, jeżeli ten warunek będzie prawdziwy. I w naszym wypadku chcemy wpisać, że jeżeli w tej komórce mamy liczbę większą lub równą 18, to mamy do czynienia z dorosłym. To wpisujemy tu sobie dorosły. I w kolejnym, trzecim parametrze wpisujemy, co ma się dziać, jeżeli wartość tego warunku będzie fałszywa. To tutaj piszemy dziecko. Zamykamy cudzysłów, zamykamy ciało naszej formuły i dajemy Enter. I tutaj widać, warunek obliczony został dobrze. Mamy 2 lata i automatycznie nam przeliczyło, że jest to dziecko. Możemy sobie to inteligentnie wypełnić i zobaczyć, jak to się zachowuje dalej. I widzicie, że dla 5 lat mamy dziecko, dla 18 lat ten warunek już jest spełniony jako prawdziwy, bo mamy większy lub równy 18, więc tutaj wpada nam automatycznie dorosły. Tak samo w przypadku 22, 31, a w przypadku 4 znowu mamy dziecko. Funkcja jeżeli może nam służyć nie tylko do drukowania tekstu, ale również do wykonywania różnego rodzaju obliczeń. Zróbmy sobie teraz z tej tabelki cennik pobytu w hotelu dla poszczególnych osób. Dodamy sobie nową kolumnę, czas pobytu, w której będziemy zapisywali, ile będzie trwał pobyt w dobach. I weźmy sobie na przykład 2, 4, 4, 6, 6, 6. W kolejnej kolumnie damy sobie informację o cenie całego pobytu. I tutaj będziemy ją dynamicznie obliczali przy pomocy funkcji jeżeli. Do naszych obliczeń potrzebujemy jeszcze cennika, ile kosztuje nocleg za dobę. Cena za dobę dorosły, cena za dobę dziecko. I dla dorosłego dajmy tutaj 90 zł za nocleg, a dla dziecka 30. I teraz, żeby policzyć cenę całego pobytu, weźmiemy sobie formułę jeżeli i tutaj warunek będzie taki jak wcześniej, jeżeli wiek jest większy równy 18, to cena pobytu całego to jest czas pobytu razy cena za dobę za osobę dorosłą. Tylko tutaj musimy pamiętać, żeby zablokować odwołanie do naszej komórki z cennikiem, tak żeby przy inteligentnym wypełnianiu zawsze brał cenę z tej konkretnej komórki. Dobra, i w przypadku, gdy mamy do czynienia z dzieckiem, cennik równa się czas pobytu razy cena za dziecko, za dobę. I tutaj też blokujemy odwołanie do naszej komórki i zamykamy. I teraz, jeżeli przeciągniemy sobie inteligentnym wypełnianiem,
to policzy nam się cena pobytu dla każdej z tych osób z uwzględnieniem ich wieku. I tutaj ten cennik był dosyć prosty, bo mamy tutaj dwie pozycje cennika, a funkcja jeżeli pozwala nam wypełniać dwa warianty tak naprawdę, dwa warianty cennika, no bo w zależności od tego, czy wyrażenie jest prawdziwe, możemy wybrać jeden cennik lub jest nieprawdziwe, wybrać drugi cennik. No i możecie zaraz zapytać, no to co zrobić, jeżeli mielibyśmy cztery różne pozycje cennika? Da się to zrobić, tylko trzeba tutaj trochę bardziej rozbudować tą naszą formułę i zagnieździć w każdym z przypadków kolejną funkcję jeżeli. Tutaj rozbudujmy sobie naszą tabelę. Jeszcze o cenę za cena dla osób w wieku powyżej 100 lat i dajmy sobie cena dla dziecka poniżej 3 lat. I tutaj sobie dajmy, że dla osób powyżej 100 lat cena wynosi 10 zł za noc, a dla dzieci poniżej 3 lat cena 0. Dodajmy sobie tutaj promocyjna cena dla stałych klientów. Dobra. I teraz zbudujemy sobie ten bardziej rozbudowany wariant naszej formuły. Początek będzie bardzo podobny. Czyli bierzemy ten pierwszy warunek. Jeżeli wiek jest większy, równy 18 lat, to wtedy mamy do czynienia z osobą dorosłą. Jeżeli jest osoba dorosła, to mamy dwa warianty cenowe. Za standardową osobę dorosłą mamy 90 zł. A w przypadku ludzi w wieku powyżej 100 lat mamy 10, czyli tutaj musimy otworzyć kolejną formułę, jeżeli wiek jest większy od 100 lat, to wtedy bierzemy czas pobytu razy cena z cennika dla 100 latków. I tutaj również musimy sobie zablokować wartość tej komórki. Tak. W przeciwnym wypadku czas pobytu razy standardowa cena dla osoby dorosłej. Czyli tutaj opisaliśmy cały cenik dla osób dorosłych i teraz, jeżeli ten pierwszy warunek jest nieprawdziwy, czyli mamy do czynienia z dzieckiem, to przechodzimy do kolejnej części i sprawdzamy, jakie mamy ceniki dla dzieci. Mamy rozbicie na standardowe dziecko w wieku powyżej 3 lat i dziecko poniżej 3 lat, więc tutaj znów rozpoczynamy funkcję jeżeli. Jeżeli wiek dziecka mniejszy od 3, wtedy stosujemy cenę czas pobytu razy cena dla dziecka poniżej 3 lat. W przeciwnym wypadku czas pobytu razy cena dla dziecka w wieku powyżej 3 lat. I tutaj zamykamy tą formułę jeżeli i zamykamy tą główną, która nam była tak jakby startem do naszych obliczeń i determinowała, czy mamy do czynienia z osobą dorosłą, czy z dzieckiem. Tutaj pamiętamy, że musimy jeszcze zablokować adresowanie i tutaj też zapomniałem o tym, żeby nam się tutaj przy automatycznym wypełnianiu później nic nie przesuwało. I tutaj jeszcze. Dolar. OK. I klikamy Enter. I jak widać, dla dziecka poniżej 2 lat, mimo że dziecko przyjeżdża na 2 dni, cena jest 0. Przeciągamy sobie to inteligentnym wypełnianiem i zobaczmy, czy promocja zadziałała dla dorosłych i dla dzieci w innym przedziale wiekowym. Tu wszystko wygląda OK. No to dołóżmy jeszcze jakiegoś może 100-latka. Co się wydarzy, jeżeli osoba będzie miała 101 lat? O, zobaczcie, za 6 dni pobytu policzyło nam 60 zł, czyli wpadliśmy tutaj w pułap cenowy dla osoby w wieku powyżej 100 lat. Jak widzicie, w ramach tego odcinka pokazałem Wam proste zastosowanie funkcji jeżeli z bardzo prostymi warunkami. Ta formuła ma naprawdę bardzo szerokie zastosowanie i możemy używać jej do budowania bardzo skomplikowanych warunków logicznych. Funkcje logiczne, które będziecie mogli wykorzystać przy budowie
tych formuł, jeżeli będę Wam omawiał w kolejnych odcinkach. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć.